Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Perski Games, a ja witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie na pewno kupimy psa. I przywieziemy sobie trochę nawozu, oprysku, nasion. Kupię nową przyczepę oczywiście do tych nawozów i w ogóle. I zrobimy pracę pożniwne. Ale ja myślę, że sobie zaczniemy od kupna psa. I potem będziemy mogli się zabierać za resztę spraw, które mamy do zrobienia. Ja go sobie już tutaj obrócę, żeby on tu prosto też stał i przodem do nas, a nie tyłem. Czekajcie jeszcze raz, bo on tutaj trochę krzywo mi wyszedł. Trochę za mocno go obróciłem niestety. Jeszcze trochę, o, tak jest dobrze. Postawimy, nie wiem, go gdzieś, o tutaj. Dobra, nasz pies postawiony. Możemy go nakarmić, żeby on z głodu nie wziął. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, skąd mam takie pieniądze. Na początku miałem, z racji takiej, że wywiozłem cały rzepak, który miałem w silosie i dostałem 71 tysięcy do niego, no naprawdę. Ale to naprawdę ogromne pieniądze. Zapraszam też na poprzedni odcinek z oto tego nowego nabytku. Także co, ja chyba biorę się teraz za kupno właśnie nawozów i będziemy musieli jechać Masejem. A widły gdzie są? Widły pewnie są takie tej stodole, ale o Boże. Tak jak to Jans ma nazwane. A dobra, się będę bawił. Kołyszkę tu ją odczepię i będzie. Ale musiał teraz New Hollandem odjechać. Wiem, powiecie, że mam trochę wyborzeń, ale ja chcę też kupić sobie jednak. Bo tego za dużo nie ma. Dlatego też chcę kupić właśnie. Ja sobie jeszcze wszystkich pulnach nie wywapnowałem, tylko dwa pola, bo nie miałem zbytnio czasu na to jeszcze. A to na spokojnie, to tam jest chwila, moment i to jest wywapnowane. Właśnie uderzyłem w rozsiewacz z New Hollandem. Czekajcie, ich tutaj nie ma. Gdzie ja je wtedy zostawiłem? Dobre pytanie teraz, gdzie ja je zostawiłem? Czekajcie, nie ma nigdzie ich naprawdę. Nie no, gdzieś one muszą być na pewno. Tylko teraz wiedzieć gdzie. No to się chwilę pobawimy jeszcze w szukanie. A dobra, one tu są. Całkiem blisko mi, a ja je szukam. Dobra, już sobie idziemy na nasz sklep. Oczywiście będę talerzował pole numer 30. Pimpek, weź mi tu nie uciekaj. Będzie nasz pimpek. Jak go nazwę. Mamy 140 tysięcy prawie na razie, ale musimy się tych pieniędzy niestety, ale pozbyć. Na właśnie kupno przyczepy. Wiem, możecie powiedzieć, po co ja to kupuję, skoro mogę to wypożyczyć, no ale jednak ta przyczepa nam wtedy na pewno na chwilę będzie. No tak będzie ciągle pieniądze nam brała. Znaczy mi. Skąda. Bo jednak ona będzie na wynajem. To jest przyczepa do Bella, ale ja ją właśnie mam, sobie wykorzystam do oprysku. Rozszerzenie bierzemy, oczywiście, że tak. I ona kosztuje 17500. Mamy 122 na koncie. Teraz musimy jakieś nasiona kupić. Kupimy pierwsze nasiona. Parę palet. Dobra, na razie więcej nie będziemy kupować. 4 na razie.
kupimy. Ja sobie jeszcze tam przyczepę trochę, inaczej odjadę. Może będzie trochę ciężko ją cofnąć, bo ona ma takie, nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie, te kółka jak we wózku przy kombajnie. Znaczy wózek do headeru. Przesuniemy, ja sobie bo chcę dwa na raz wziąć, żeby to jakoś szybciej też szło. Dlatego też chcę dwa na raz. Czekajcie, teraz tu się muszę to dobrze załapać. Dobra, mamy pierwsze załadowane. Teraz to tylko trzeba na przyczepę. Myślę, że przyczepa bardzo fajna. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze odnośnie tego modu na zimę, ja postanowiłem, że ja to zrobię na innym save i po prostu sobie gram seasons, żeby już się nie bawić, bo nic nie znalazłem, co tu się teraz podziało. No jak na razie na internecie nic nie ma totalnie, no ale jak tylko będzie, no to na pewno to wykorzystam. I oczywiście przed nagraniem i w ogóle to sprawdzę, ale jedno jest pewne, że to ja będę miał na innym save zimę. Bo season już sobie sprawdziłem. Jak to tam fajnie działa, bo ogólnie ja wiem, ale tak dla pewności, wiecie, wolałem sprawdzić. Dobra, teraz drugie tu ładujemy. To tutaj się fajnie tylko załadowało. Bo to rozładowywanie, no to jest naprawdę ciężkie w tym farmingu. No, widzicie sami, co się wyprawia, nie? Żeby to rozładować, no to naprawdę trzeba się namęczyć i żeby to naładować również. Tak samo jak i z belkami. No ale niestety ja nic na to nie poradzę. Tak widocznie musi być, tak jak Jans to zrobił. Tak musi być. Dobra. Musieliśmy niestety to tutaj osobno załadować. Mam nadzieję, że to pójdzie fajnie. No widzicie, to na przykład poszło już lepiej. Czekajcie, ile by tu jeszcze dokupić? Nie wiem, jeszcze 4 chyba kupimy, nie? Tak, wtedy nie wiem, wtedy 2 na jakieś oprysku sobie kupimy i gdzieś około też 4 nawozu. Że jeszcze 4 możemy kupić. Dobra, kupione. Kolejne 4. Teraz to sobie razem przesuniemy i weźmiemy to też razem. Żeby wiecie, że to szybciej szło właśnie. Myślę, że to nie powinno mi aż tak długo zająć. To ładowanie. Myślę, że to będzie chwila, moment i to będzie załadowane. Przyczepa naprawdę pojemna. Jakby nie patrzeć, no naprawdę ona jest pojemna. Można dużo zmieścić. Dobra, jak to zostawimy. Proszę, nie wypadaj. Dobra, jakoś dało radę. Teraz jedziemy po kolejne 2.
będziemy mieli nasiona załadowane. Dobra. Kolejne dwa załadowane już są na widłę wzięte. Teraz trzeba je tylko załadować na przyczepę. Dobra, takie zostawimy, idziemy. Tylko to nie spadło. Dobra, udało się. Ja jeszcze wam tak tylko przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem. Oczywiście dajcie lajka w górę pod tym odcinkiem i pod innymi też, bo to mnie bardzo motywuje do nagrywania odcinków. Podajcie na mojego Instagrama, Facebooka, Snapchata, nie wiem, grupę Steam, kanał z vlogami, wszystko macie w opisie. A jeśli ktoś by był ciekawy, jaką mam specyfikację komputera, to też wszystko jest w opisie. Także ja sobie teraz kupuję nawozy. Na razie kupimy 4. Kupione. Pewnie jeszcze 4 kupimy na pewno. I te dwa palety nawozu. Trochę to zepsułem teraz. A to nie szkodzi, raczej da radę i tak chwycić to na widły i załadować. Mamy 12 minut odcinka, także myślę, że dosyć sporo czasu zostanie jeszcze na talerzowanie, czy na prace pożniwne. O, dźwiga tu trochę Maseja. Proszę, nie wypadajcie mi. Dobra, teraz to czekajcie, jeszcze to trochę dopchnę. No ten tutaj trochę słabo jest. Dobra. Ciekawe, czy tu w ogóle jeszcze wejdzie. Ja myślę, że na spokojnie da radę, żeby ten oprysk wyszedł. I tak jak wspomniałem, w końcu nie będziemy musieli jeździć do sklepu ciągle. No tam nawet jeden nasion jeszcze stoi, a tego już nie będziemy brać. W sumie już to powinienem dawno zrobić. No ale jakoś nie pomyślałem nad tym, że takie właśnie coś zrobić. Co prawda nawozów trochę mniej przywiozę. No ale niestety, ale tylko tyle mogę na razie. Teraz sobie kupimy oprysk na zbiornik na nawóz. W sumie to jest jedno i to samo, ale kupimy to. Dwa na razie. I teraz ciekawe, czy to nie podniesie Maseja. Ale ja mam nadzieję, że nie. Bo jak podniesie, no to trochę lipa będzie. Jakby nie patrzeć. Nie, chyba nie podniesie. Czy to tutaj wejdzie? Chyba dwóch nie zmieścimy. Ohoho. Dobra, dalej nie będziemy pchać, bo jeszcze nam wypadnie. Prawie to popchnęliśmy. Dobra, muszę trochę na lewo odbić.
teraz trochę podniosło. Teraz czy to spadnie mi? No wyjdź. No czasami to się też tak właśnie buguje. O, wyszło go. Teraz musimy to pachnąć, żeby nie wypadło. Dobra, mamy to wszystko załadowane. Teraz to trzeba jeszcze pasami zapiąć. W sumie możemy tą piłę motorową sprzedać, bo już na razie nam nie jest potrzebna. Ona mnie denerwuje. Dobra, sprzedane. Teraz tu pas, tu pas. To tutaj też jakbym chciał zapiąć. Czekajcie, chyba się nie da. Dobra, jeszcze to tutaj by się przydało. Wszystko, mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wypadnie podczas jazdy. Ale raczej nie, bo jest zapięte. Także teraz możemy jechać na naszą farmę. Zostało nam 101 tysięcy. Może to nie jest dużo, ale mało na pewno też nie. Mogło zawsze dostać mniej tych pieniędzy. No, Masej to tutaj odczuwa, ja wam powiem, że ma ciężko nawet. Myślałem, że on tutaj sobie lepiej dosyć poradzi, ten Masej. No, ale to jest jednak jedyny ciągnik z turem, więc musiałem Masejem jechać. I jedziemy właśnie na naszą farmę. Cofnąć, ale ja sobie już tu ustawię pod odcinkiem, bo to jednak trochę czasu zejdzie, zanim ja to ustawię. Ja sobie go tylko ustawię na, tak sobie postawię na farmę. Ma imię, wjeżdżamy na naszą farmę. Teraz trzeba tu na naszego pimpka uważać, żeby on nam tu nie podeszedł pod koła. Dobra, jako sobie tak zostawię. Teraz zasiadam do naszego New Hollanda. O, ciężnik to nie. Tylko rozsiewacz chcę. Czekajcie, jest nasza talerzówka, a ona tam jest. To wiecie co, może sobie potalerzujemy fendem. Jak on już jest zapięty pod talerzówkę. No czemu by nie? Pani sobie też daje radę. 18 minut odcinka mamy. Myślałem, że trochę więcej zostanie czasu. Ale aż tak dużo nie zostało nam. Dobra, wyprzedzimy go sobie. Bo to jednak szybciej będziemy na polu, niż oni jadą, bo oni już około 30 na godzinę jadą, tylko 20. No to nie jest dużo. Nie będziemy sobie zaczynać poprzecznika zrobimy później. No jak widzicie, pan sobie doskonale radzi. I pod górkę chyba też, bo jeszcze tutaj ja będę mnie talerzowałem. No ale mam nadzieję, że on sobie na spokojnie poradzi. Pod górkę. Jak widzicie, tu była na ostatnio pszenica. Teraz jeszcze nie wiem, co tutaj będzie, ale na polu numer 11, jak wiecie, już jest zasiana kukurydza. Także tam już jest zasiane pole. Więc jedno pole mamy z głowy, no a te jeszcze są do talerzowania. Jeszcze dwa pole do wywapnowania. A to ja sobie na spokojnie ogarnę. O, tutaj trochę pszenicy dostałam, sobie starzeżuję. Teraz możemy sobie zrobić poprzeczniak.
mogłem na prosto zajechać, ale tam już zajechałem krzywo. Bo już nie chciało mi się aż tak ładnie ustawiać. Już mamy poniedziałek, 2 listopada. Wy zobaczycie, nie wiem kiedy, ale gdzieś około w poniedziałek, nie wiem, 16 listopad chyba. Gdzieś około za 2 tygodnie. Chyba muszę sobie tak zajechać. Jedziemy kolejny poprzeczniak. Więcej razy poprzeczniaka na razie nie będziemy robić. Dobra. Teraz sobie pojedziemy w dół. Okej. Jedziemy. Jedziemy 17 na godzinę. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Dobra, był mały błąd, bo jak ja zrobiłem pauzę, no to się i chciałem się włączyć ponownie, no to się nie włączyło, no ale muszę wtedy ten odcinek dokończyć. Także ja go właśnie sobie dokończę, tak 4 minuty, no i wtedy go po prostu będę musiał zmontować i połączyć go razem. I tutaj też będę musiał pożegnać, no ten tak 3 minuty sobie dokończymy jeszcze. Bo i tak chciałem do 24 minut, albo już tego nie słyszeliście. No bo właśnie nie zrobiło się. No i właśnie w takich sytuacjach warto mieć drugi monitor. Bo wtedy się przynajmniej wszystko widzi, gdzie się nagrywa, czy nie. No ogólnie mi tak pierwszy raz zrobiło. No ale trudno. Musimy sobie dokończyć. I tak. Ten odcinek. Ja się z wami nawet nie pożegnałem. Znaczy ja się pożegnałem, no ale jak skończyłem nagrywać, zobaczyłem ten film, no to się okazało, że właśnie nie włączyło mi potem już mnie. Taki mały błąd, ale na to ja nic nie poradzę już. Dlatego też zbytnio cięć nie lubię robić. Ale musimy go jednak dokończyć. Żeby nie było, pręta też będzie trzeba zatankować, bo coraz mniej paliwa jest. Także na pewno go będzie trzeba zatankować. Bo mi niedługo tu skaśnie. Dobra, mamy. Teraz będziemy już go kończyć ten odcinek na pewno. Mam nadzieję, że teraz się chociaż kończyło to filmowanie, ale chyba tak. Tak myślę przynajmniej. Dobra, także co do następnego. Trzymajcie się, cześć!